Witam serdecznie Państwa. Co się dzieje? Dzieje się przecież dużo ze względu na to, że oczywiście następny bank upadł, czyli Signature Bank. Oczywiście to już w niedzielę upadł Signature Bank, ale w związku z tym dolar amerykański, a także w związku z innymi rzeczami, zwyczajnie traci na wartości. Silicon Valley Bank oraz Signature Bank, czyli to są już dwa banki, które upadły w bardzo krótkim czasie. Właściwie w piątek upadł bank Silicon Valley, w niedzielę chyba zamknęli bank Signature Bank. Jeden bank oczywiście z Doliny Krzemowej, czyli z takiej gospodarki, nie gospodarki, tak? Czyli bank teoretycznie, który można nazwać bankiem lokalnym, jeżeli można nazwać bank lokalny, który jest wielkości największego banku Polski, prawda, albo nawet dwa razy większy niż bank polski. Ciekawe, czy można nazwać taki bank bankiem lokalnym. Bank polski też jest bankiem lokalnym na całą Polskę, prawda? I drugi bank z Nowego Jorku, czyli dwa banki z dwóch miejsc, w których nie ma realnej gospodarki, tylko gospodarka tech, prawda? Czyli nie produkują nic oprócz technologii w znacznej części. To był taki tech startup, prawda? Bank. I drugi bank w Nowym Jorku, czyli finansowa stolica Stanów Zjednoczonych, może i świata. Kto to już wie, która to jest najważniejsza finansowa stolica świata, czy to Nowy Jork, czy to inne stolice, czy to Chiny. Tego już nie wie nikt, chyba tak naprawdę Londyn już na pewno nie, bo Londyn to nawet nie jest stolicą finansową Europy. Stolicą finansową Europy oczywiście stał się Paryż. Oczywiście gratulujemy Paryżowi, no i życzymy także dobrych wyników Londynowi, a najlepiej to życzymy najlepszych wyników w Warszawie, czyli giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Szanowni Państwo, to są bardzo dobre wiadomości dla Polaków. Polska złotówka zyskuje na wartości. Złoto zyskuje na wartości. Oczywiście troszeczkę gorsza wiadomość dla Amerykanów. Chociaż w tej wiadomości o upadających bankach jest dobra wiadomość jedna, która niesie, że dzisiaj rynek bankowy w Ameryce jest silniejszy, że nie będą robić bailoutów, czyli nie będą spłacać tych banków, ale z drugiej strony opowiadają, że depozyty klientów będą dostępne. Więc jest to co najmniej dziwne. Jakim cudem depozyty klientów mogą być dostępne, jeżeli Stany Zjednoczone nie chcą robić bailoutu? Jeżeli nie chcą spłacać tych banków, prawda? Wiadomo, że jest fundusz gwarancyjny bankowy, który tam gwarantuje do 200 tysięcy mniej więcej pieniądze na koncie, czyli jeżeli mamy 200 tysięcy dolarów, to fundusz gwarancyjny nam da, ale jeżeli mamy więcej aniżeli ponad to, to w takim razie tych pieniędzy nie dostaniemy, jeżeli bank upada. Nie wiem, jakie tam są w danym momencie zabezpieczenia, może tam są takie zabezpieczenia, że jednak tych asetów mieli dużo, prawda, depozytów mieli dużo i są w stanie pokryć, prawda? No ale ja nie wiem, jak są w stanie pokryć pieniądze. Proszę zobaczyć, ten bank, nie, to jest City Bank, tutaj już widzę, Silicon Valley Bank spadł z poziomu 368 na 70, no i został zamknięty, prawda? 375 na 70, czyli o tam 70, ile to jest, no 80-90% mniej więcej, prawda? Policzmy, z 375, on sobie powoli spadał, z 375 podzielić na, 70 razy 100 podzielić na 375, tak? Czyli zostało 18,66% wartości tego banku, w tym banku, prawda? Więc jeżeli chodzi o akcje, są oczywiście asety i tak dalej. Więc jest pytanie, no z czego oni te pieniądze będą wpłacać? Chyba, że teraz banki mają oddzielone
Depozyty, no ale przecież ciągle mówią, że nie mają oddzielonych depozytów, bo wszystkie pieniądze, które były trzymane w tym banku, były inwestowane w amerykańskie bondy. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Więc skąd niby te wszystkie biznesy mają otrzymać te pieniądze? Więc musi być jakiś bailout, chyba że jest jakiś inny fundusz gwarancyjny, o którym nam nie mówią. No, to, co słyszę w telewizji, to słyszę dwie sprzeczne wiadomości. Znaczy w telewizji, w mediach, to, o czym mówi Biden, czy to, o czym mówią, wiecie, ci ludzie, którzy tam coś mówią na temat upadku tych banków. No to mówią z jednej strony, że nie będzie, że nie można odzyskać swoich pieniędzy powyżej 200 tysięcy dolarów. Z drugiej strony słyszymy, że można, no to jak nie można, no to czemu można, a skąd te pieniądze, prawda? Kto da te 200 miliardów dolarów? Kto da 100 miliardów dolarów na ten Signature Bank z Nowego Jorku? Razem się już robi, nie wiem, 300 miliardów dolarów, prawda? A przypominam, że Amerykanie kręcili nosem na to, że Amerykanie dają Ukraińcom 50 miliardów dolarów, wiecie, w jakichś półpożyczkach, prawda? Czy tam w czym, w starej broni, prawda? Kręcili nosem, a tu mamy upadek 300 miliardów dolarów. Rozumiemy, czyli 6 razy pomoc Ukraińcom ze strony Stanów Zjednoczonych, którzy de facto walczą o utrzymanie tutaj w tej części Europy hegemonii dolara amerykańskiego. Teoretycznie. No, tak to chyba wygląda, prawda? Więc skąd oni wezmą te pieniądze? Ja myślę, że zanim dowiemy się, co tak naprawdę dzieje się z tymi bankami, kto je przejmuje, czy te depozyty są dostępne, czy ci ludzie mogą wypłacać te pieniądze i skąd są te pieniądze, prawda? No bo jeżeli coś upada, no to chyba tam nie ma pieniędzy, prawda? Signature Bank podobno też upadł, bo zaczynali ludzie wypłacać pieniądze, ale wiecie jak to jest. To tylko może być taka przykrywka, a w rzeczywistości może miał upaść, może po prostu miał upaść, a specjalnie wypuścili kaczkę, że następny będzie Signature Bank, no i Signature Bank upadł, prawda? Też zamknęli go w niedzielę. Czy będzie następny bank? Czy będzie następny bank? Gdy Lehman Brothers upadał, to bodajże on miał bardzo małe asety, swoje własne. Miał bardzo dużo, mało pieniędzy na koncie swoich klientów. On głównie rozdawał kredyty, z tego co tam wynika. Tak pobieżnie. I on dał tych bardzo dużo kredytów. Ale nie miał pieniędzy, prawda? I dlatego teoretycznie upadł. Tam już nie będziemy wnikać, dlaczego, czy to z innego powodu, czy to... Ja po prostu tak pobieżnie mówię, prawda? Bo to musiałoby być następne tematy roztwarte i to nie ma sensu. Tak więc tamten bank Lehman Brothers on chyba miał 600 czy 700 miliardów w tych kredytach hipotecznych poprzyznawanych. A tutaj widzimy, to było w 2007, dzisiaj gotówki jest dwa razy więcej, to Lehman Brothers był takiej wagi, jakby dzisiaj upadł bank, który, no nie wiem, tam ma 1,5 biliona na polskie, tak, czyli 1,5 tryliona na amerykańskie, czyli 1500 miliardów wartości mniej więcej na dzisiejsze pieniądze Lehman Brothers miał w tamtym czasie, gdy upadał. Czyli dopiero właściwie 1/5, 1/4 może, czyli 25% do 30-35% wartości Lehman Brothers właśnie nam upadło w Stanach Zjednoczonych, prawda? Czyli 1/3. Z tym, że no na pewno te banki są troszeczkę znacznie lepiej zabezpieczone i jednak żyjemy w czasach upadającej hegemonii dolara amerykańskiego. Prawda? Taka jest prawda. No niestety tak jest. I dla dolara amerykańskiego, czy on się z tego wykaraska, zobaczymy. Generalnie jest tak, że to co jakiś czas ten dolar amerykański, to co chwilę ktoś tego dolara amerykańskiego chce zniszczyć. Prawda? Dzisiaj BRICS, dzisiaj Putin, wcześniej kto inny, prawda? No ale dolar amerykański jest do dzisiaj i zapewne będzie dalej. Oczywiście może straci bardzo mocno do wartości, jak w 2008 będzie kosztował 2 złote, prawda? No i dolar przetrwał, jest przecież do dzisiaj, są dolary, mimo to, że dolar kosztował 2 złote. Jedno jest pewne, no sytuacja jest nieciekawa, a jeżeli sytuacja jest nieciekawa, no... Teraz jest pytanie, czy te upadki tych banków uzdrowią finanse Amerykanów? To jest co najmniej dziwne. Dlaczego miałyby uzdrowić? Wiadomo, że jeżeli oni psuli, no to jeżeli upadli, to dobrze, tak? Jeżeli nie psuli, po prostu, że jeżeli podobne banki mają podobne problemy
i ten system po prostu tego nie wytrzyma, no to jest już dolar poleci w dół, powinien polecieć w dół, niekoniecznie do polskiego złotego, jeżeli my będziemy drukować pieniądze, jeżeli będziemy mieli za niskie oprocentowanie, jeżeli będziemy niszczyć małych i średnich przedsiębiorców, jeżeli ludzie będą uciekać z Polski, bla 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 bla, jeżeli sytuacja geopolityczna będzie się zaostrzać, tak? I wiele, wiele, wiele następnych czynników. Więc jeżeli pójdziemy normalną drogą, to dolar amerykański się osłabi. Dobrze, bo bardzo dużo kupiliśmy od Amerykanów, więc mam nadzieję, że mamy takie kontrakty, że płacimy w dolarach, więc bardzo mało zapłacimy za broń, prawda? I jeszcze więcej będziemy mogli kupić, więc fajnie w sumie, prawda? Chyba, że ta cena tej broni będzie już inna. No to już druga sprawa. No ale no dla nas, jeżeli mamy w dolarach, no to super, prawda? No to dużo będzie można kupić od Amerykanów. To jest fajne, prawda? Będziemy mogli robić zakupy. U Amerykanów jest to spoko. Ja się z tego cieszę na przykład. Przepraszam was, były kakawy. Ja się cieszę. Tylko, żeby jeszcze Amerykanie u nas robili zakupy, to by było fajniej, prawda? No ale akurat Amerykanie mają to, czego my nie mamy, więc jest fajnie, prawda? Jeżeli dolar. Nie cieszą się oczywiście, że dolar się załamuje, no ale przecież dolar nie może być wiecznie drogi, bo jest drogi o złotówkę za dużo, tak? Cieszę się, że złotówka się umacnia, prawda? Bo ile można żyć w takim świecie, gdzie ta złotówka jest po prostu zajechana, tak? Taka jest prawda, że Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda to są na podium, można powiedzieć. Na pierwszym podium jest oczywiście Erdogan w zniszczeniu swojej waluty i zniszczeniu cen, inflacji oczywiście. Na drugim miejscu w zniszczeniu swojej waluty, inflacji, oprocentowania, to oczywiście jest Orban. Orban. No a wydaje mi się, że na następnym miejscu w zniszczeniu swojego, to już taka wersja soft, to już taka wersja soft, to jest oczywiście Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda, razem mogą sobie tam stanąć i Jarosław Kaczyński, prawda? Tak to właśnie wygląda, bo dolar właściwie kosztował, wiecie, te 3 złote, wiadomo, w 2004 oni wygrali, zniszczyli do 5 złotych, prawda? Naprawdę bez kryzysów już złotówka była zniszczona, proszę zobaczyć. Dolar amerykański, USD, PLN. Jeżeli ktoś chce sobie wejść na wykresy, zapraszam hotpoland.pl. Wykresy, szanowni państwo, wszystkich walut świata. Polski kapitał. Wchodzimy, moi drodzy kochani. Polski kapitał z dziada pradziada. Wchodzimy na hotpoland. Używamy hotpoland. Płacone podatki w Polsce, szanowni państwo. Pieniądze zostają w Polsce. Tak więc widzimy. Tutaj, gdzie ten Kaczyński wygrał, prawda, z Dudą, tak? No, gdzie to było, przepraszam, 2015, czy któryś widzimy, tutaj 3 złote kosztował, prawda, dolar, oni wygrali i dolar kosztował 4,30 w 2016. Potem się umocnił i znowu się osłabił, prawda, i już był po 4,25 w tym styczniu, w lutym już wtedy się osłabiał, już był bardzo tani, prawda, więc tutaj nie ma co narzekać, że to niby przez rok 2020 i 2022 oni po prostu tą złotówkę osłabili już wcześniej, prawda, przyspieszali ją osłabiać w ciągu ostatnich 3 lat, co do tego nie ma żadnych wątpliwości i dalej prawdopodobnie ją osłabiają, bo podejrzewam, że Morawiecki, on bardzo chciałby do euro wejść, tylko że żeby wejść do euro, to najpierw tą złotówkę trzeba zniszczyć, prawda? Żeby ludzie nie mieli wyjścia i trzeba zrobić wielką inflację, żeby ludzie nie mieli oszczędności. Bo jak ludzie będą mieli te oszczędności, bo jak ludzie będą, wiecie, mieli tą twardą walutę, polską złotówkę, jeżeli człowiek będzie miał na przykład, wiecie, 100 tysięcy złotych i te 100 tysięcy złotych będzie, wiecie, po 3,70 to będzie można dostać za to, znaczy jeżeli człowiek będzie miał na przykład 300, o, jeżeli człowiek będzie miał na przykład, wiecie, oszczędności 200 tysięcy złotych, a akurat euro będzie kosztować 3,50, no to za te 200 tysięcy złotych można kupić 57 142 euro, prawda? 57 142 euro można kupić, ale jeżeli zniszczą złotówkę, na przykład i złotówka będzie kosztowała, euro będzie kosztowało 7 złotych, no to za te 200 tysięcy złotych będzie można tylko kupić 28 tysięcy euro, prawda?
Dodatkowo, no wtedy ludzie będą sobie myśleli, no tak, już ta złotówka tanieje, coraz mniej mogę kupić w euro, to może lepiej, żebyśmy mieli to w euro. Plus dodatkowo przecież jest ta gigantyczna inflacja, więc właściwie te wszystkie oszczędności Polaków topnieją, bo wysoko oprocentowane kredyty, oszczędności topnieją, bo jest gigantyczna inflacja, oprocentowanie w bankach bardzo niskie w stosunku do inflacji, więc no, Morawiecki idzie w stronę zniszczenia polskiego złotego, ale jeżeli nie idzie w stronę zniszczenia polskiego złotego, czy jeżeli wygra wybory i Donald Tusk i koleś z TVN-u ten inny jeszcze i koleś z TVN-u, jak Tusku wygra i koleś z TVN-u, no to oni nam tutaj szczęścia naprzynoszą. No i przecież, no jak oni tacy fajni są, no to umocnią nam, proszę państwa, dolara amerykańskiego do 3 złotych z powrotem, prawda? No będziemy szczęśliwi. No jak nie będziemy, jeżeli jednak są tacy, jacy są, czyli jeszcze gorsi albo tacy sami, no to też będą niszczyć polskiego złotego, prawda? Tak to właśnie będzie. Co do tego upadku następnego banku, dużo banków ma teraz problem w Ameryce. Dużo ma problem w Ameryce, ale proszę zobaczyć na przykład tutaj na wykres Citigroup Bank, banku Citigroup. Proszę zobaczyć, to jest bank, no wiecie, jeden z największych na świecie, w Stanach Zjednoczonych też, oczywiście. I proszę zobaczyć, on gigantycznie wzrósł, gigantycznie. On kosztował, popatrzcie, gigantyczny wzrost do tego 2008-2010 roku. 560, no i on dzisiaj kosztuje tylko 47. On drastycznie spadł. Już nie pamiętam, jak to było, ale go nikt nie zamknął chyba. Widzicie? No nikt go nie zamknął, a on miał dużo większą zapaść. Może miał lepsze asety, w lepszej był, jak to się nazywa, w lepszej był. No miał więcej pieniędzy na kontach, miał lepsze księgi, prawda? W lepszej kondycji finansowej był, mimo to, że drastycznie stracił. I dlatego ja ciągle opowiadam, szanowni państwo, że inwestowanie pieniędzy w jedne akcje, czy też w jeden rynek, bo na przykład na giełdzie, no bez sensu na przykład inwestować w giełdę tylko polską, prawda? No bo jak Polska się załamie, no to stracisz. W giełdy się inwestuje najlepiej dywersyfikację ryzyka rozprzestrzenioną w kraju, ale też i poza granicą, no bo jak. No jeżeli na przykład mamy Ukraińca, który inwestował tylko na Ukrainie, bo był tak zwanym źle rozumiejącym ekonomicznym patriotą, co wiecie, no ja też jestem ekonomicznym patriotą, ale to się trzeba z głową robić, nie? Bo przecież BMW sobie nie kupię polskiego, tylko BMW kupię sobie niemieckie. No Mercedesa też sobie nie kupię polskiego, tylko no, Mercedesa kupię sobie niemieckiego. Co innego na przykład, jeżeli chodzi o picie kawy. No to kawę przecież mogę kupić polską, prawda? Bo no kawę umiemy jeszcze zrobić, no Mercedesa nie zrobimy, no wiadomo, no czy BMW nie zrobimy, tak? Więc kupię niemieckiego, no ale kawę możemy zrobić, więc można kupować kawę polską. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Tak więc, moi drodzy kochani, widzimy, co tu się stało z tym Citigroup. No, 95% spadł, prawda? Ale o co w tym wszystkim chodzi teraz? Co ja chcę przekazać? Że ja właśnie nie lubię takich spółek, które drastycznie rosną, bo one mogą drastycznie spaść. Nienawidzę takich spółek, które drastycznie rosną. Zawsze mówię, zostaw spółki, które drastycznie rosną, bo one zawsze mogą drastycznie spaść. Bo jak coś rośnie, tak jak u nas te ceny nieruchomości urosły drastycznie, no to wiadomo, że one muszą spaść. Tym bardziej, jeżeli oprocentowanie jest wysokie, prawda? Ludzie nie chcą w to uwierzyć, ale to jest już po prostu, bo oni nie rozumieją, po prostu nie rozumieją, tak? Nie chcą w to uwierzyć. I właśnie, i o to chodzi, że taki Citigroup Bank właśnie przeobraził bardzo fajny styl. O, proszę zobaczyć. Bo widzimy tutaj, że on w ogóle nie rośnie. To, co ja mówię, dlaczego WIG20 jest fajny, bo WIG20 spada, rośnie, spada, rośnie, spada, rośnie, spada, rośnie i to jest idealna maszynka do zarabiania pieniędzy, WIG20. Prawda? Tutaj nam się wydaje, że Citigroup to bardzo złe miejsce do zarabiania pieniędzy, no bo przecież wzrósł i następnie spadł. Prawda? No tak, wzrósł i spadł. Gdybym kupił u góry, no to bym stracił jak ostatni frajer, prawda? Bo nie zachowałem
zasady od tysiąca lat, od tysięcy lat, którą się praktykuje, czyli nie kupiłem tanio i nie sprzedałem drogo, a kupiłem drogo i potem spadło i sprzedałem tanio jak ostatni frajer. To, co chce robić nam Morawiecki, czyli chce nam dawać tanie kredyty na drogie nieruchomości, właściwie drogie kredyty na drogie nieruchomości, prawda? A to się daje, szanowni państwo, a to się, szanowni państwo, kupuje nieruchomości wtedy, gdy one są tanie, więc to jest niszczyciel gospodarki totalny. Proszę zobaczyć. Ale teraz państwu coś pokażę. Teraz państwu coś pokażę. Po tym wielkim spadku Citigroup stał się idealną maszynką do zarabiania pieniędzy. Proszę zobaczyć. Citigroup. Dlaczego? Bo na tym wykresie to już inaczej wygląda. Bo widzimy, mamy bardzo dużo spadków i wzrostów. Proszę zobaczyć. Tutaj na przykład jedna akcja kosztowała 29. Ale zaraz kosztowała 50. Prawie 100% wzrostu. Proszę zobaczyć. Tu akcja kosztowała 33. Ale zaraz kosztowała 48. Tu jedna akcja kosztowała 27, ale zaraz kosztowała 50, 100%, czyli popatrzcie, tutaj tylko na tym Citigroup, tylko żeby kupować na Citigroup, to po prostu mieć kapitał, wiecie, mieć kapitał 1,2 milion i tylko sam Citigroup. Oczywiście nie można kupować sam Citigroup, bo to nie dywersyfikacja ryzyka i tak dalej, Citigroup może się zawalić, teraz to pięknie wygląda, ale trzeba wprowadzać dywersyfikację ryzyka, koniec, kropka, prawda, ale jednym z tych punktów tej dywersyfikacji ryzyka na przykład mógłby być Citigroup z Nasdaqu, prawda, on chyba na Nasdaqu jest i proszę zobaczyć, bam, kupiłem tu, proszę zobaczyć, kupiłem tu, sprzedałem tu 100% więcej. Kupiłem tu tanio 100% więcej. Kupiłem tu, sprzedałem prawie cholera, wiecie, 100% więcej znowu. Kupiłem tu 100% więcej, czy 200, prawda? Kupiłem tu i 100%, jak WIG. Po prostu idealna maszynka do zarabiania pieniędzy, prawda? Idealna maszynka do zarabiania pieniędzy, tak? Bo kupiłem na dole, sprzedałem u góry. 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 No maszynka do zarabiania pieniędzy, prawda? Proszę zobaczyć, co się dalej dzieje. A, bo to już jest 2020. No. I ten. I tak się zarabia na giełdzie, prawda? Ale znaczna ilość ludzi widzi właśnie te wzrosty, te upadki. I to jest właśnie duży problem. Duży problem, bo jeżeli ktoś by coś takiego zobaczył, by, ja tego nie chcę i tak dalej, no ja rozumiem, dlaczego tego nikt by nie chciał, ale to jest właśnie, tak się, szanowni państwo, właśnie zarabia pieniądze, nie robi się tego, co robią wszyscy, nie kupuje się drogo, nie sprzedaje się tanio, tylko kupuje się tanio, sprzedaje się drogo, ciągnie się dywidendę, ciągnie się oprocentowanie i tak dalej, prawda? I na przykład to złoto, jak widzimy, dolar tanieje, złoto drożeje. Proszę zobaczyć, o tym ciągle co mówię, że gdy, szanowni państwo, dolar tanieje, to złoto drożeje. Pamiętajmy o tym. To jest pierwsza podstawowa zasada. Gdy dolar tanieje, to złoto drożeje. No bo złoto się liczy w dolarach. I koniec, kropka. Gdy złotówka tanieje, to złoto drożeje. Szanowni państwo, no bo im złotówka tańsza, tym mniej możemy kupić za nią złota. Im więcej Morawiecki wydrukuje... Im więcej Morawiecki rozda kredytów na za drogie domy, które i tak będą traciły na wartości, bo Polska się wyludnia, moi drodzy kochani, to dolar, to złoto będzie drożało. Morawiecki odda 100 tysięcy bankom, nie wiadomo po co, no po prostu przeraża mnie coś takiego, no to złoto podrożeje, no bo przecież 100 miliardów pójdzie w studnie, rozumiecie, bez dna. W studnie bez dna, bo Polska się wyludnia. Polska się wyludnia. A jeżeli ktoś mówi, stawiam wielkie pytanie. Jeżeli ktoś mówi, no tak, ale do Polski przyjeżdżają, są Ukraińcy, tak? Tak, przyjeżdżają, ale to jest teraz pytanie, to czekajcie. No to jak przyjeżdżają do Polski Ukraińcy, no to niech sobie Ukraińcy kupią te nieruchomości, tak?
Jeżeli Ukraińcy sobie przyjeżdża, przecież może sobie pójść do pracy i ten, pójść do pracy, 3 lata pracować, zrobić historię kredytową, czy 4, no i sobie kupić kredyt. Wziąć sobie kredyt w banku, tak jak Polak, i sobie kupić tą nieruchomość może, tak? Dlaczego Polacy mają budować w Polsce za pieniądze podatnika nieruchomości dla imigrantów? Jak Polacy pojechali, szanowni państwo, do Anglii, tak? To nie było narracji, o, trzeba budować, bo przyjechali imigranci. Nie. Za pieniądze podatnika, nie. Tam Polacy przyjechali, sprzedali swoje nieruchomości w Polsce i pozaciągali tam normalne kredyty i normalnie, wiecie, żyli po 3 latach, zrobili sobie historię kredytową, po 3, 4 latach, 5 latach kupili nieruchomości, żyją, są, prawda? A u nas to jest obłęd, obłęd. To, co robi Morawiecki, pokazuje, jakim on jest, jakim, że on się na niczym nie zna. On się na niczym nie zna. On tylko robi dobrą minę do złej gry. On się na niczym nie zna, albo robi to specjalnie, żeby uwalić Polaków, żeby wepchać w banki 100 miliardów, tak jak robił specjalnie przez ostatnie 5 lat, jak rządzi, że udawał, że nie wie, że jest problem niezamrożonego oprocentowania w Polsce. No przecież studiował na zagranicznych uniwersytetach jak ja, prawda? No już taki obeznany w świecie, no to chyba powinien wiedzieć, że za granicą są zamrożone kredyty, dlatego ludzie w Europie są bezpieczni. Dlatego ludzie w Anglii są bezpieczni. Nawet w Ameryce są bezpieczni, prawda? Teoretycznie. Bo dzisiaj nawet nie upada mortgage, prawda? Tylko upadają, no zobaczymy, co będzie dalej, tak? Ale i tak są bezpieczniejsi w tym, co się dzieje w danym momencie w Ameryce, a w Polsce to są dwa inne światy. Polska jest zajeżdżana. W Ameryce mamy inflację 6%, oni mają oprocentowanie, wiecie, zamrożone na 10-20 lat, na, wiecie, 2%, tak? Czy na 3, czy na 2,5%. To, co się dzieje w Polsce, przeraża. Po to pan profesor Glapiński, prezes Narodowego Banku Polski, ze swoimi bystrzakami podwyższył oprocentowanie, moi drodzy kochani, moi rodacy, do 6,75, żebyśmy nie brali kredytów. Po to się podwyższa oprocentowanie waluty, żeby właśnie ludzie nie brali kredytów, żeby oddawali pieniądze w odsetkach, żeby schłodzić rynek kredytowy i pieniądz, żeby było mniej pieniądza, żeby było mniej w obiegu. Po to się zwiększa oprocentowanie, żeby ludzie chcieli trzymać pieniądze w pieniądzach, w bankach, po to, żeby upadła inflacja. Po to pan profesor Glapiński podwyższył oprocentowanie polskiego złotego do jednego z najwyższych poziomów w Europie. W Europie. W Europie tylko wyżej ma Turcja, oczywiście. Wyżej ma. Mają Czechy o 0,25. Już teraz Rumunia ma tak samo chyba, czy troszeczkę wyżej niż my. Wyżej ma Białoruś, wyżej ma Rosja, Ukraina. No i tyle. Już chyba nikt nie ma wyżej w Europie. Po to pan profesor Glapiński swoją zacną osobą wraz ze swoimi bystrzakami podniósł oprocentowanie polskiego złotego, żebyśmy tych kredytów nie brali. Żeby nie były pompowane ceny. Ale Morawiecki chce zrobić na przekór i chce rozdać 100 miliardów niby tanich kredytów, które nie są tanimi kredytami, a niszczącymi nas i gospodarkę, przez które pan Glapiński, pan profesor Glapiński wraz ze swoimi bystrzakami, czyli Radą Polityki Pieniężnej, będzie zmuszony utrzymać dłużej to bardzo wysokie oprocentowanie lub nawet je podwyższyć, ale na pewno utrzymać dłużej. Im szybciej przez to przejdziemy, tym szybciej będziemy mogli obniżyć oprocentowanie wszystkich kredytów w Polsce. Bo dzisiaj co jest największym problemem? Czy to, że człowiek nie może kupić sobie mieszkania, czy to, że miliony ludzi ma wysoko oprocentowane kredyty? Oczywiście to, że ludzie mają wysoko oprocentowane kredyty. I najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej, szanowni państwo, to oprocentowanie mogło zejść. A jeszcze ważniejsze jest, żeby nie było trzeba go podwyższać, o, i inflację zbić. A to, co proponuje Mateusz Morawiecki ze swoim ministrem Budą, to krok, który jest stuprocentowy. Tego krok, który
tworzy środowisko do utrzymania dalej wysokiego oprocentowania. To znaczy, że ty, jeżeli masz kredyt hipoteczny dzisiaj, czy jeżeli masz kredyt gotówkowy na zmiennej stopie, prawda, dłużej będziesz miał wysokie oprocentowanie. Dłużej, bo jak on wpompuje te 100 miliardów, no to wiadomo, że ta inflacja będzie dalej lecieć, no nie? Mówią, że inflacja jest niska, no ale zaraz podwyższyli minimalną płacę teraz miesiąc temu i w lipcu znowu podwyższają, a zaraz znowu w styczniu podwyższą. No to jak inflacja będzie niska? Jak inflacja ma być niska, tak? Jak inflacja ma być niska? Jak inflacja ma być niska, jeżeli elektryczność podrożała znowu drastycznie? Wcale gaz nie jest tani. Wcale węgla nie ma dużo taniego. Wcale nie ma drewna dużo taniego. No to jak? W Polsce trzeba sprawić, żeby jak najszybciej było można obniżyć to wysokie oprocentowanie. Ale tylko się to sprawi wtedy, gdy inflacja będzie spadać, tak? I złotówka się będzie umacniać. Ale jak Morawiecki będzie rozdawać 100 miliardów, no to nie będzie się umacniać złotówka. Nie będzie się, szanowni państwo, pomniejszać inflacja. Czyli wszyscy ludzie, którzy mają dzisiaj kredyty, będą płacili wysokie raty przez dłużej. Przez dłużej. Morawiecki chce zadowolić banki i deweloperów kosztem każdego człowieka, który dzisiaj ma kredyt hipoteczny i gotówkowy na zmiennej stopie. I człowieka, który liczy swoje pieniądze w portfelu i ma oszczędności, bo są zżerane przez wysoką inflację, bo właśnie Morawiecki od 5 lat rozdaje tak pieniądze, przez to jest ta wielka inflacja. Oczywiście sprawy geopolityczne też mają swoje znaczenie, jak najbardziej, ale uwierzcie mi, że to tak nie jest. Że to do końca tak nie jest, prawda? Że to jest tylko część tego wszystkiego. Tylko część tego wszystkiego. Tak jak pokazuję ciągle, szanowni państwo, na wideo, Polska staje się drugą Hiszpanią, tylko tego jeszcze ludzie nie są w stanie sobie tego przerobić, bo jest przykro. Mi jest przykro oczywiście, że budowlańcy nie mają pracy. Jak mam mi nie być przykro? No jak mam mi nie być przykro? Przecież ja też się zajmuję branżą, wiecie, kredytową, bankową i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie z mojego punktu widzenia powinno być tak, że powinienem, wiecie, no nie cieszę się z tego. No tak, nie cieszę się z tego, dlatego chcę, żeby jak najszybciej to się skończyło. Jak najszybciej się skończyło, prawda? No ale będziemy podejmować ruchy takie, że się nie będzie kończyć. Szanowni państwo, Polska obecnie, Polska się przeobraża w drugą Hiszpanię i Włochy, gdzie będzie można kupować całe Włości za, wiecie, 40 tysięcy złotych, nie? 50. Wczoraj robiłem filmy, szanowni państwo, na temat takich posiadłości. No to 200 tysięcy złotych za hektar ziemi rolnej plus dom plus stodoła. No takie są ceny w Polsce teraz. Tylko że z dnia na dzień one będą jeszcze niższe. Nawet jak Morawiecki będzie wpompowywał te 100 miliardów, to one i tak będą spadać, tych nieruchomości, więc to jest studnia bez dna. W Polsce jest wystarczająco nieruchomości. Chyba że do Polski Morawiecki ma zamiar ściągnąć 5 milionów Ukraińców, ale to będzie tragedia społeczna ze względu na to, że Ukraina się wyludni, nie będzie Ukrainy już z ekonomicznego i punktu politycznego, to nie, dla nas Ukraina powinna istnieć, to będzie bardzo źle, bo Ukraina przestanie istnieć. Ukraina po prostu przestanie istnieć, jeżeli my weźmiemy 5 milionów Ukraińców, na Ukrainie muszą mieszkać Ukraińcy, prawda? A dodatkowo, jeżeli to zrobimy, to będzie dla nas także zapaść. Ze względu na to, że polityka nie ma próżni politycznej, tam się to zapełni ekstremistami i tak dalej, tak? Druga sprawa, jeżeli do nas przyjedzie te 5 milionów Ukraińców, to do nas nie przyjadą pielęgniarki, lekarze, pomocnicy szpitalni i tak dalej, i tak dalej. No, nie przyjadą. Nie. Oni wyjadą gdzie indziej. Oni wyjadą do Niemiec, Belgii, Holandii, Skandynawii. Oni wyjadą nawet do Anglii, Irlandii. Bo już pan Hammond, taki jest stary kanclerz finansów, wiadomo, on wyszedł powiedzieć coś, czego rząd nie może w danym momencie powiedzieć. I on powiedział tak, no musimy się zastanowić nad tym, żeby w ogóle, wiecie, z Chinami, musimy z Chinami handlować, prawda? Wiesz, wiecie, Amerykanie tu nam zabraniają z Chinami tam, i tak dalej handlować, ale wychodzi Hammond, tak? Tak?
I mówi, no musimy z Chinami handlować i w ogóle musimy wprowadzić coś takiego, żeby do Anglii mogli przyjeżdżać ludzie na przykład tylko na 3 lata do pracy i żeby można było się ich stąd pozbyć bez praw emerytalnych. No przecież to jest to, o czym ciągle ja mówię. Tak. No to będą tam sobie Ukraińcy jechali na 3 lata bez praw emerytalnych, potem będą wracali tutaj do nas, prawda? Czy tam... Tylko, że u nas nie jest tragedia, prawda? Bo u nas systemy publiczne padają. Padają. Padają systemy publiczne. Właściwie padły, można powiedzieć, prawda? Pod pewnym kątem. No padły właściwie, prawda? Padły. Padły. Tak? I pieniądze trzeba wpompować w gospodarkę, w niskie podatki, w łatwość prowadzenia biznesu, w tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, prawda? Ale zapewniam Państwa, że te 100 miliardów, które chwilowo trafi do kilku budowlańców, że kilku budowlańców będzie miało troszeczkę więcej pracy, to nie oznacza, prawda? Te 100 miliardów też można wpompować w pracę dla budowlańców, bo można budować, Szanowni Państwo, magazyny, fabryki, pracę, prawda, i tak dalej. Można budować drogi dojazdowe do wielu miast, żeby tam można było taniej, Szanowni Państwo, lokować produkcję. Ja Państwu coś teraz pokażę. Koszalin, Szczecinek, ludność. Proszę bardzo, w Szczecinku na koniec 2022 roku będzie nas 35 762 osoby. Czyli w Szczecinku w danym momencie mamy niecałe 36 tysięcy ludzi. 36 tysięcy ludzi. A tutaj mamy, że w 2010 było tam 40 tysięcy ludzi. Czyli w 10 lat ludność Szczecinka zmalała o 10%. A w 20 lat ja podejrzewam, że w 2000 w Szczecinku było podejrzewam, że w Szczecinku było, Szanowni Państwo, że w Szczecinku mogło być w Szczecinku mogłoby być demografia, że w Szczecinku mogłoby być w 2000 roku nawet 50 tysięcy ludzi. Zobaczmy. Nie ma. Szczecinek ukrywa swoje, że tak powiem. Ciężko znaleźć. Tylko wrzuciłem Szczecinek, bo akurat tak mi przyszedł Szczecinek, tak? No wiemy jedno, że w Szczecinku, Szanowni Państwo, jest w ciągu 10 lat, nie ma demografii, nie ma populacji, no po prostu nie ma jej. W Szczecinku, drodzy kochani, populacja zmniejszyła się o 10% w dekadę, a pewnie o 20% w dwie dekady. Szczecinek super położony nad jeziorem i tak dalej, prawda? Dwa jeziora. Proszę zobaczyć, jaki Szczecinek jest ładny, prawda? Jaki Szczecinek jest ładny. Ratusz. Proszę zobaczyć. Ja nawet nie wiedziałem, że Szczecinek jest tak pięknie położony. No, ładuj się, ładuj. Proszę zobaczyć, jak ładnie Szczecinek wygląda. Proszę zobaczyć. No takie bajeczne miejsce, można powiedzieć. Jezioro pomiędzy jeziorami w ogóle jest Szczecinek, tak? Proszę zobaczyć, jak ładnie. Staróweczka. Po prostu Szczecinek jest ładny, no. Ładnie jest położony, proszę zobaczyć, prawda? I ludność w Szczecinku spadła w 10 lat o ile? O 10%. I takich Szczecinków jest cała masa, gdzie w skali roku ludność spada o 1%, o 0,5%. Polskie miasteczka się wyludniają. Wyludniają, co to oznacza? Że tam są puste mieszkania. Wyludniają się ze względu na to, że Polacy wyjechali i urodzili tam, wyjechali i nie zasiedlają tych miast. Wyjechali dzieci, które by zasiedlały te miasta, urodziły się za granicą i już te dzieci, które się urodziły za granicą, bardzo często już rodzą nowe dzieci. Za granicą, w Europie, już jest trzecie pokolenie Polaków, a czasem już wyrasta czwarte, jak ktoś tam, wiecie, ma dużo wigoru. Rozumiecie to? Te trzy pokolenia już są za granicą. W ciągu ostatnich 20 lat. Wyjechali młodzi, urodzili dzieci i te dzieci teraz rodzą dzieci. Co więcej, czasem wyjechali starsi tacy, w wieku nawet 50 lat, z dziećmi, które, czyli jedno pokolenie, z dziećmi,
które miało na przykład 20 lat, te dzieci urodziły dzieci i już ich dzieci rodzą dzieci, czyli w znacznej części nawet cztery pokolenia wyjechały. Zastępowalność w Polsce, nie ma zastępowalności w Polsce. Nie ma. Co więcej, coraz, i to niestety przyspiesza. Przyspiesza. W Polsce nie potrzebujemy mieszkań. W Polsce teraz będzie rynek premium. Czyli takie, wiecie, luksusowe, bo jest masa mieszkań, gdzie można kupić mieszkania bardzo tanio, tylko one są jeszcze pokitrane. One mogły nawet zostać wykupione po to, żeby zrobić wrażenie, że w Polsce nie ma mieszkań. Nie, te mieszkania stoją puste. W Polsce zostały powykupywane mieszkania i one stoją puste, żeby zrobić wrażenie, że w Polsce trzeba budować. Tak, w Polsce trzeba, szanowni państwo, budować. Będzie praca dla budowlańców. Będzie praca i to będzie lepiej opłacalna praca i dzięki temu, szanowni państwo, nie zapchamy dziury tylko na 2 lata czy na 3, tak? Która i tak zaraz się rozerwie, a te 100 miliardów powinno się wrzucić w inwestycje, tak jak w Anglii się to zrobiło, właśnie w takie szczecinki, w małe miasteczka, tam żeby była praca, żeby była wysoka praca, zrobić drogi, dojazdy, prawda, i tak dalej, żeby Polska kipiała, bo Polska, ciągle powtarzam, Polska to nie Gdańsk, Warszawa, Kraków i Wrocław, to są małe kropeczki w Polsce. Polska, szanowni państwo, to są polskie góry, Beskidy, Bieszczady, Tatry, nie wiem, góry stołowe. Szanowni państwo, to są Mazury, to jest Bałtyk, to jest, szanowni państwo, Zatoka Gdańska, to są Bory Tucholskie, to są Kaszuby, to są, czego tam, Podlasie, prawda, czego tutaj w Polsce nie ma, tego jest cała, to jest Śląsk, no nie można zapomnieć, to jest Wielkopolska, tak, to jest Polska, która każdego roku traci 1% ludności, średnio, a może nawet 2, a to jest tylko Szczecinek, a co tu dopiero mówić? O wsiach, jak się wsie wyludniają. Polska już się stała Włochami, tylko że jeszcze to nie wyszło na światło dzienne. Będzie praca dla budowlańców. Ja chcę, żeby budowlańcy mieli pracę. Ja chcę, żeby mali deweloperzy mieli pracę, polscy ludzie, prawda? Żeby polscy mali deweloperzy mieli pracę, prawda? Chcę. I to można uczynić, prawda? I dzięki temu, jeżeli te 100 miliardów wrzucimy w gospodarkę, to będziecie mieli pracę znacznie dłużej, bo wybudujemy fabryki, wybudujemy, nie wiem, palarnie kawy, wybudujemy, wiecie, fabryki, nie wiem, kanapek, cokolwiek, fabryki, nie wiem, czego. Popatrzmy, wejdźcie sobie tylko do sklepu i zobaczcie, ile jest produktów, które moglibyśmy... Wejdźcie sobie do Auchan, wejdźcie sobie do Lidla, wejdźcie sobie do Biedronki, wejdźcie sobie do sklepów różnego rodzaju, do Carrefoura i zobaczcie, jakie tam jest miejsce. Ja nie mam przeciwko kupować zagraniczne produkty. No chyba bym był głupkiem, gdybym myślał inaczej. Ja nie jestem przeciwnikiem kupowania zagranicznych produktów. Nie. Tylko pokazuję, ile można w Polsce mieć pracy, tak jak w Anglii, tak jak Polacy wyjechali do tych małych miasteczek, bo Polacy wyjechali do małych miasteczek, mieszkają w małych miasteczkach, bo tam właśnie się tak zrobiło to, o czym ja teraz mówię, prawda? I jak się te 100 miliardów wrzuci właśnie w infrastrukturę, w małe miasteczka, w pracę w tych miasteczkach, prawda, gdzie nieruchomości są po 200 tysięcy, 150 tysięcy złotych i będzie ich coraz więcej, nie trzeba ich budować, tylko wyremontować, to i będzie praca dla budowlańców przy remontowaniu i będzie dla tych, co robią okna, prawda, i tak dalej, ale w Polsce nam nie potrzeba już mieszkań, naprawdę, nie potrzeba już nam mieszkań, a potrzeba nam energetycznej transformacji, bo musimy to robić, bo się Morawiecki na to wszystko zgodził, tak? To muszą mieć pieniądze. W Polsce nam nie potrzeba, szanowni państwo. W Polsce nam potrzebne są apartamenty premium. Premium. Bo cała reszta jest. Premium. Jak ktoś chce mieszkać, wiecie, w gorszym, no to tego jest od zajoba. Premium nam potrzebna. Premium. Apartamenty premium. Duże, ładne. Premium. Elegancko. Jak w Arabii Saudyjskiej. Premium nam potrzebne są. Premium. Ściągnijmy tu prawdziwych inwestorów. Premium. Budujmy premium, jak w Arabii Saudyjskiej. A nie 30-metrowe klitki. Budujmy premium. Z basenami. Z siłowniami. Premium. Nie blok, który ma coś, co wygląda na siłownię. Premium budujmy. Apartamenty premium. Ściągajmy do Polski bogatych ludzi. Premium. Polska na wiosnę, wakacje jest fajna, a w apartamentach premium fajnie by było siedzieć w zimę, prawda? Bo jest zimno i śmierdzi i jest ciemno w Polsce w zimę, prawda? Polska ma dwie twarze. Winter is coming, zima.
czyli jest ciemno, śmierdzi spalinami i jest zimno, tak? Z drugiej strony, jak jest wiosna, to jest jasno, słoneczko świeci, pachnie, pszczółki latają, ptaszki śpiewają, prawda? Kwiatki pachną, jest słońce, jest ciepło, jest ładnie, pachnąco, fajniutko, cieplutko, prawda? Już tego nie potrzebujemy, szanowni państwo, bo Polska się wyludnia. Potrzebujemy wysokopłatnej pracy, żeby Polacy chcieli zostawać i właśnie zaludniać te wszystkie mieszkania. Tego potrzebujemy. Potrzebujemy budować produkcję, która będzie produkować i płacić podatki, gdzie będzie praca. Tego potrzebujemy, moi drodzy kochani. Potrzebujemy połączeń lotniczych, bo z Trójmiasta polecieć na Fuerteventurę to jest jakaś katorga, nie da się. W Trójmieście mamy, wiecie, lotnisko największe w tej północnej Polsce, jedno z największych lotnisk tutaj, wiecie, no, na tym całym wybrzeżu w ogóle bałtyckim, włączając Niemcy i Litwę i Łotwę i Estonię i tamten Petersburg nawet może, ale stąd nawet nie dolecisz na Fuerteventurę w zimę. Nie dolecisz stąd na Teneryfę, no to jest tragedia, prawda? Trzeba do Bondlina jechać i tak dalej, nie dolecisz w wiele miejsc, a co tam mówić dopiero o Tajlandii, tak? Takich rzeczy potrzebujemy. To budujmy. Budowlańcy. Po prostu będziecie budować co innego, no, aniżeli wiecie. Coś, co tylko nam zalepi na 2 lata. Za 2 lata znowu nie będzie pracy, bo te nieruchomości i tak spadną. Za 2 lata znowu nie będzie pracy przez to. A jak zainwestujemy te 100 miliardów w prawdziwą gospodarkę, która będzie produkować, to praca właśnie będzie. Bo fabryki trzeba naprawiać, remontować i tak dalej, prawda? No. Życzę miłego dnia, do usłyszenia. Pozdrawiam.